planety, wprost odległej galaktyki, czyli z gwiazd matematyki. Mieszka u nas zbiór kwadratów oraz podzbiór tęgich walców. Mamy innych też mieszkańców. Stożki, rąby i trójkąty, cyfry, liczby, prostokąty, koła, sześciany, kwadraty. Ma planeta złóż mieszczuje, przecałkuje, pierwiastuje. Ma planeta złóż mieszczuje, przecałkuje, pierwiastuje. My kosmici, Pi i Sigma, dwa ma planetyczne znaki, zbiór przyjaciół z jednej paki. Baga, Sigma, baga, proszę się zmaterializować. Jestem. Jestem. Proszę zgłosić się natychmiast do monitora. Czego on od nas znowu chce? Nie gadaj, Pi, tylko chodź. Mbaga, Sigma, mbaga, Pi. Oto trzeci rozkaz z map planety. Krasnoludki? Jak podają źródła historyczne, na Ziemi żyły kiedyś krasnoludki. Ale co to takiego, ten krasnoludzie? Cicho, Pi, posłuchajmy. Oto wykres typowego krasnoludka. Czapeczka czerwona, nos ścipki, serce złote. Serce złote? Cóż to może być? Cicho, posłuchaj. Serce złote oznacza w języku ziemskim, że właściwością krasnoludka jest pomagać ziemianom niepostrzeżenie i bez podziękowania. Aha, bez podziękowania. Ale co to ma wszystko z nami wspólnego? Nie przerywaj, to może wreszcie... Proszę o spokój. Ziemskie źródła podają, że krasnoludki wyginęły. Tymczasem nasz znajomy ziemianin nie daje sobie rady z matematyką. Wy mu pomożecie jako krasnoludki z mat planety. Krasnoludki z mat planety. Krasnoludki? Krasnoludy? Wcale nie jestem do niego podobny. Jeszcze jak? Wścibski jesteś, brakuje ci tylko czerwonej czapeczki. O nie! Wcale nie mam zamiaru wyglądać tak okropnie. Wolę już wygląd kosmity. O. Bo się do niego przyzwyczaiłeś. A monitorze, czy zmiana naszego wyglądu jest konieczna? Porozumiem się w tym celu z matplanetą. Matplaneta informuje. Zmiana wyglądu niekonieczna. Byle pomóc ziemianinowi niepostrzeżenie. Wcale nie mam ochoty pomagać temu ziemianinowi, który traktował nas tak okropnie. Ależ, Pi! No. Rozkaz to rozkaz. A.
musimy zastąpić te krasnoludki. A, monitorze, jakie ziemianin ma wykonać zadanie? Oto jego zadanie. Wyszukać zbiór przedmiotów kulistych równoliczny tym zbiorem kwadratów oraz wyszukać zbiór obiektów jadalnych równoliczny tym zbiorem trójkątów. Obiektów jadalnych? Ale co to znaczy, Sigmo? Oj, Pili, twoje receptory musiały się chyba zupełnie zdezintegrować na ostatnim wykładzie z ziemiologii. Ty, Gapo, zbiór obiektów jadalnych to taki zbiór, którego elementy mają zdolność znikania w ziemianinie. O, Sigmo, czy my przypadkiem nie należymy do tego zbioru? O, skąd, Pi? Ziemianie nie jadają kosmitów. Bardzo mnie to cieszy. Ciekawe, co teraz robi ziemianin. Halo, planeta. Proszę o wideosygnał z Ziemi. Co robi ziemianin? To będzie zbiór rzeczy jadalnych, a to okrągłych. Ser będzie jadalnych. I chleb też. Kula. Okrągłych. Piłka też. Co to tu jeszcze? Masło. Masło do jadalnych. Kaska. Ani to, ani to. Macki też nie. Właściwie, dlaczego mamy pomóc ziemianinowi? Czy popełnił jakiś błąd? Na razie bardzo dobrze mu idzie. Ale brakuje mu jeszcze paru elementów do uzupełnienia zbioru. Popatrz na ten zbiór obiektów jadalnych. Przecież ma być równoliczny z tym zbiorem trójkątów. Czyli musi mieć tyle elementów, ile jest trójkątów. Właśnie. A więc brakuje mu jeszcze trzech. A popatrz na ten zbiór elementów okrągłych. Przecież ma być równoliczny z tym zbiorem kwadratów. To znaczy, że musi mieć tyle elementów, ile jest kwadratów. W takim razie brakuje jednego. No właśnie. Czy jesteście gotowi do wykonania zadania? O, oczywiście, monitorze. Sigmo! Co się dzieje? Uwaga, Sigma. Uwaga, Gaki. Otrzymaliśmy alarmujący sygnał. Ziemianin zniknął. Opuścił miejsce wykonywania zadania. Zupełnie stracił głowę. Trzeba mu natychmiast pomóc. Tylko najpierw trzeba go odszukać. Nasze teleradary obserwują okolice. Szukają nowego miejsca pobytu ziemianina. Mamy go. Jest. Nie można go stracić oczu.
Uwaga, Sigman, uwaga, iść. Proszę przygotować się do lądowania. Szukać elementy zbioru przedmiotów okrągłych. A ty się zajmij tym drugim zbiorem. Przyznaj się, Pi, że po prostu nie potrafisz odnaleźć elementów zbioru przedmiotów jadalnych. Sigmo, po prostu zgubiłem notatki z ostatniego wykładu z ziemiologii. I mógłbym się pomylić. I matplanetanom nie wolno się mylić. Wezmę na siebie tę część zadania. Ale widzisz, Pi, że to jest bardzo łatwe zadanie. Zbiór przedmiotów jadalnych w tym miejscu jest bardzo licznym zbiorem. Wszystkie te przedmioty mogą znikać w ziemianinie. Pi! A gdzie ty jesteś? Moje matematyczne szczęście mnie nie opuszcza. Już tu na mnie czeka przedmiot, który jest okrągły i może być elementem zbioru, którego szukam. Sigmo, a gdzie ty jesteś? O! Sigmo, jak ty wyglądasz? Och, co oni z tobą zrobili? No byłeś wprawdzie zielony, ale nie aż tak. Na dzielenie i mnożenie odmienili mi Sigmę. Sigmo, ojej, uważaj! Ziemianin idzie! Nie, kochana, bo to wszystko cztery. Poproszę białą kapustę. O! Pi! O, Sigmo! To ty! O, długo spadałeś, a ja myślałem, że zamienili cię w to zielone brzydactwo. O! Ja też się o ciebie martwiłem. Uwaga! Pi! Nie przygniotł cię ten przedmiot? Troszkę, ale najważniejsze, że już mam wszystkie brakujące elementy do zbioru przedmiotów jadalnych. A ja mam brakujący okrągły. To teraz prędko musimy się przenieść w miejsce wykonywania zadania. Użyjemy mat zaklęcia? Mat zaklęcie to poemat!
Pij, jesteśmy na miejscu. To tu mamy wykonać zadanie jako krasnoludki z planety. A dokąd poszedł ziemianin? Nieważne. Wykorzystamy jego nieobecność do wykonania zadania. Przecież mamy to zrobić niepostrzeżenie. No. Ależ Sigmo, co ty miałeś na myśli, kiedy mówiłeś, że masz wszystkie brakujące elementy zbioru obiektów jadalnych? No przecież miało ich być trzy, a tu jest jeden, dwa. O, a gdzie trzeci? Czyżbyś miał na myśli mnie? Pi, ty tchórzu, przecież wszystkie trzy przedmioty są jadalne. Czekaj, Sigmo! Co ty robisz? Jak to, Pi? No chcę umieścić ten przedmiot w moim zbiorze. Przecież on jest okrągły, jest mój i ma być tutaj. Ależ, Pi, on jest mój, bo jest jadalny i ma być tu. Ależ skąd? Jest okrągły i ma być tu. Pi, po co my się kłócimy? Ten przedmiot po prostu należy do obu zbiorów, bo spełnia warunki. Jest okrągły i jest jadalny. Aha, to co teraz trzeba zrobić? No jak to co? Wariant Pi? Część wspólna obu zbiorów! Co tu się stało? Co tu robi ta dynia? Przecież ja jej tutaj nie kładłem. Zaraz. Tu są rzeczy okrągłe, a tutaj jadalne. Aha, dynia jest częścią wspólną obu zbiorów, bo jest i jadalna, i okrągła. Ale kto mi to mógł zrobić? Przecież ja tego nie układałem. Może krasnoludki? Pomogliśmy temu ziemianinowi, chociaż nie zawsze traktował nas życzliwie. Po prostu zachowaliśmy się jak prawdziwe krasnoludki z matplanety. Uwaga, Sigma. Uwaga, Pi. Uznaniu waszych zasług, wniesieniu pomocy ziemianom, Matplaneta przyznała każdemu z was order krasnoludka. Proszę czekać na następny rozkaz z Matplanety. Na następny rozkaz z Matplanety. Kosmici Pi i Sigma, dwa matplanetyczne znaki, zbiór przyjaciół z jednej paki. Każdy z nas upodobania rozwiązuje wciąż zadania. Pyszna dla nas to zabawa. Zadanie to poemat najpiękniejszy we wszechświecie, wspanialszego nie znajdziecie. Na planeta z różniczku przecałkuje pierwiastki.
czuję, że